Witam, na kanale Marek Meram. Niby tysiąc lat temu, ale nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo tamta historia określa naszą tożsamość, świadomość i codzienne życie dzisiaj. Na przykład z tego powodu, że piastowie wprowadzili do Polski Kościół Katolicki i ogólnie Zachód. Piastowie są fundamentem historii Polski, byli dumą i dodającą sił legendą dla Polaków przez setki lat. Lepiej upewnijmy się, że za bohaterów uznajemy właściwych ludzi. Bo ta dynastia budzi wątpliwości, jest coś niejasnego, czy ich działalność przyniosła Polsce i Polakom więcej korzyści czy szkód. Szczegóły za chwilę. W tej chwili chcę się odnieść do podobnych wydarzeń w Europie tamtych czasów. Podobne przejęcia władzy po starych władcach miały miejsce także w innych krajach, na przykład w państwie Franków, czyli późniejszej Francji. Tam Karol Młot i jego ród, czyli współpracujący z kościołem Karolingowie, zrzucili z starą dynastię Merowingów i przejęli ich państwo. To państwo miało tradycję pierwotnej równości, sięgającą magicznych czasów w związku człowieka z przyrodą, jej ślady są też na przykład w legendach o królu Arturze. I to pomimo chrystianizacji. Jasnowłosi merowingowie, kapłani, królowie czarodzieje, którzy potrafili uzdrawiać, byli podobno potomkami Jezusa i Marii Magdaleny. Rządzili dzięki autorytetowi, a nie przemocy, musieli ustąpić militarnej sile i rzekomo oświeconemu i jedynie słusznemu kościołowi hierarchicznemu. Podobnie w Czechach chrześcijaństwo pojawiło się tam na większą skalę razem z dynastią okrutnych przemyślidów, nazywanych zresztą szalonymi. Róśkijowska Obca dynastia Rurykowiczów pokazała ludziom jak się rządzi, na przykład święta Olga w X wieku wprowadziła podatki, a także dziesiątkowała słowiańskich drewlan i paliła żywcem ich posłów. Zbiegło się to w czasie z chrystianizacją rusi przez tę właśnie Olgę. No i w ramach tej analogii piastowie nie byli tutejszym Naszym rodem obrońców ludu, ale rodzajem agentów, którzy przechwycili władzę, żeby umacniać wpływy Kościoła i ogólnie Zachodu. Nazwa dynastii nie pochodzi od żadnego piasta kołodzieja, tylko od piastunów dzieci tradycyjnych słowiańskich władców, czyli przywódców wybieranych demokratycznie na wiecach. Podobnie jak w przypadku Karolingów, którzy początkowo byli tylko zarządcami dworu Merowingów. To dopiero późniejsza propaganda dopisała im mityczną przeszłość, a żeby uzasadnić zamach stanu, oczerniono poprzedników, Merowingów oskarżono, że byli gnuśnymi królami, a Popiela, że wymordował setki krewnych. Jako pierwszy tę propagandę w odniesieniu do Polski zapisał Gal Anonim, Szczegóły o jego kłamstwach w mojej książce i częściowo w filmie Lechia 1. Rozdźwięk pomiędzy tym, co robili piastowie, a resztą społeczeństwa, pokazuje m.in. Bunt Masława, czyli powstanie ludowe w pierwszej połowie XI wieku. Szło w parze z tak zwaną reakcją pogańską. Ta reakcja pogańska była tak naprawdę, według mnie, Przywróceniem sprzyjającego ludziom chrześcijańskiego obrządku słowiańskiego nie mylić z prawosławiem, który bardzo się nie podobał totalitarnemu rzymskiemu katolicyzmowi skupionemu na gromadzeniu pieniędzy i narzucaniu tyranii, szczegóły w książce i w filmie Jak nas oszukano 966 rok. W wyniku tego powstania z kraju musiał uciekać Kazimierz, tak zwany odnowiciel syn Mieszka II i wnuk Bolesława Chrobrego. Wrócił z wojskami niemieckiego cesarza, które umożliwiły mu narzucenie swojej władzy. Mieszko I był wybitnym, dalekowzrocznym politykiem, ale być może jednocześnie tylko wykonawcą planów jakichś grup na Zachodzie. Dla celów politycznych chciał się przypodobać niemieckiemu cesarstwu. To trwa do dzisiaj. Mit, że Zachód jest lepszy. Prawdopodobnie to dlatego zaczęli go najeżdżać Słowianie połapscy, zagrożenie przez cesarstwo. Przed Mieszkiem Polska, Lechia, była jakby niewidzialna dla Zachodu. Dopiero potem, po przyjęciu katolicyzmu, bo samo chrześcijaństwo było tu o wiele wcześniej, mówię o tym w filmie Jak nas oszukano, 1966 rok, i w książce, wszystko zaczęło iść po myśli obłąkanego terrorem świata zachodniego, świata kościoła. Mam na myśli ludobójstwo, czystki etniczne, tortury, niszczenie ekonomiczne poprzez okradanie całych krajów i społeczeństw. Nie wykluczono, że Bolesław Chrobry, pierwszy polski król uznany na Zachodzie, utopił we krwi wolność słowian, brutalnie zwalczając obrządek słowiański i słowiańskie tradycje. Nie można za bardzo wierzyć niemieckiemu kronikarzowi Titmarowi, który nienawidził i słowian i chrobrego, ale podobno chrobry wybijał zęby za jedzenie mięsa w poście i przybijał mężczyzn do mostu gwoździem wbitym w wiadomo co, za cudzołóstwo. Krwawy terror w zachodnim stylu, Przyniesionym na mieczach i krzyżach, o czym mówi się na przykład w żywocie świętego Ottona z XII wieku. Mówi też o tym, niejaki Samuel w chronografie, oznaczonym krwią zamordowanych, szlaku ewangelizacyjnym świętego Wojciecha w Polsce lata 996-997 który niszczył obrządek słowiański i narzucał niemiecko rzymskie standardy. Dalej, największe militarne sukcesy chrobrego, ciągłe wojny, na przykład zajęcie Czech czy wyprawa na Kijów, spowodowały niechęć sąsiadów do polskiego panowania narzucanego siłą, a nie przyjmowanego jako wyraz uznania dla wielkości i mądrości Lechitów, jak to było w przeszłości. Podobnie było kilkadziesiąt lat później z prawnukiem Bolesława Chrobrego, Bolesławem Śmiałym, jego ciągłe wojny osłabiły kraj. Efektem było między innymi katastrofalne zniszczenie i wyludnienie Wielkopolski podczas czeskiego najazdu Sława. Długofalowa strategia Mieszka I i Bolesława Chrobrego, strategia związków z Zachodem, głównie niemieckim cesarstwem doprowadziła do osłabienia Polski i podporządkowania jej rzeszy. Niewiele brakowało, żeby Polska zniknęła, podczas trwającego prawie dwa wieki rozbicia dzielnicowego. Kościelni autorzy widzieli w przyjęciu chrześcijaństwa same korzyści, zapowiadali rozliczne błogosławieństwa Boże, na przykład Długosz. Tymczasem rzeczywistość pokazywała prawdziwe konsekwencje. Po Bolesławie Chrobrym zaczyna się pasmo nieustających klęsk, także klęsk żywiołowych. Ich elementem jest też właśnie rozbicie dzielnicowe. Ten koszmar kończy się wraz z Kazimierzem Wielkim, jeszcze ostatnim piastem, i razem ze wstąpieniem na tron Jagiełły, króla z przecież faktycznie nadal pogańskiej litwy, który pod Grunwaldem rozbija święty, w cudzysłowie, zakon krzyżacki, mimo pomagających krzyżakom rycerzy z całej zachodniej Europy. Z powrotem do początków dynastii piastów. Z terenów Słowiańszczyzny, a szczególnie być może polski, płynął w dalekie kraje na południe, zachód i wschód, nieustający szeroki strumień niewolników, głównie do krajów arabskich, istnieją przepuszczenia, że to właśnie na handlu niewolnikami piastowie tak bardzo się wzbogacili. Celem była etniczna czystka, tak jak przy ludobójstwach trzeba było się pozbyć wrogiego elementu, któremu nie podobały się nowe piastowsko kościelne porządki, podobnie jak obecnie. Teraz wyludnianie Polski, nowoczesny eksport ludności do Niemiec, Holandii, Anglii. Z tym prawdopodobnie wiązało się spalenie wielu wcześniejszych grodów na terenie obecnej Polski w pierwszej połowie X wieku u początków panowania piastów, być może na rozkaz samego Mieszka I, i spacyfikowanie, zniszczenie wielkich obszarów zachodnia i południowa Wielkopolska. W zamian, w cudzysłowie, piastowie wybudowali od nowa swoje potężne warownie, początkowo w Wielkopolsce Wschodniej były bazą militarnej przemocy, umożliwiały ujarzmienie słowiańskiej ludności. Mieszko I. Kto wstępował do niego na służbę, zapominał o tym z jakiego rodu czy plemienia pochodzi, stawał się człowiekiem tylko mieszka, praktycznie jego własnością, układ jak w mafii. Jeszcze sprawa dokumentu Dagome Judex wystawionego podobno w imieniu mieszka pierwszego. Jeśli to prawda, to popełnił on zdradę stanu, bo oddał państwo papieżowi, czyli w tamtych czasach okrutnemu, zdegenerowanemu władcy z praktycznie drugiego końca kontynentu. Tak więc oficjalna i romantyczna opowieść o swojskich piastach to być może wielkie zwiedzenie Polaków, żeby byli dumni z szokującego oszustwa, historyczny PR, jak przez setki lat później, kiedy przypisywano Kościołowi rolę dobroczyńcy ludzkości, tak jak teraz, kiedy wybiela się Niemców i ich wojenne zbrodnie przypisuje Polakom, tak jak teraz kiedy oczernia się i zamilcza bohaterskich żołnierzy wyklętych i innych polskich obrońców ludzi przeciwko totalitaryzmowi nieludzkiej władzy. Podobnie ze świętym Stanisławem, który według mnie był zdrajcą, szczegóły w książce, tutaj nie ma na to czasu. Podobnie ze świętym Wojciechem, mitomanem, narcyzem, który nużał się w szaleństwach, co najmniej seksualnych, przynajmniej zanim został biskupem, ale być może takie wybryki zdarzały mu się i później, którego szlak miłości bliźniego znaczyły krew i ogień, który próbował arogancko narzucić prusom swoje obłąkane idee, na przykład poprzez niszczenie ich kraju, święte gaje. Na takich podstawach Piastowie, katoliccy patroni Polski, obecnie nie można budować żadnego państwa sprzyjającego ludziom, żadnej demokracji, edukacji, sprawiedliwości, wolności, itd. Wyjaśnijmy tamtą przeszłość. Wszystko jak od wieków, zdegenerowane elity zamiast narodu, społeczeństwa, Zamiast siły ludzi. No, ale może to tylko niesprawiedliwe zarzuty i moje widzi mi się. Za chwilę kilka cytatów z mojej książki. Strona książki w opisie filmu trzeba go rozwinąć bezpośrednio taniej. Piszcie pytania do Questions and Answers czyli do pytań i odpowiedzi. Poproszę też oczywiście o słuchanie nagrań do samego końca, o subskrypcję, lajki, komentarze dla zasięgu i tak dalej, o udostępnianie tego nagrania w innych miejscach, gdziekolwiek, nawet na własnym Facebooku, po to, żeby YouTube liczył się z tym nagraniem. Jak możecie, nie wyłączajcie reklam, tworzenie tych materiałów zajmuje mnóstwo czasu, dobrze by było coś z tego mieć. Oczywiście, mile widziane są też wpłaty na konto, numer w opisie filmu, to zawsze pomaga, dopóki nie zmieni się system. Z tekstu przeszłość, część druga: brak jedności, niemiecko-rzymski katolicyzm, Niemcy i Zachód, przyczyna upadku Polski, z drugiego tomu, białego. W ciągu około 170 lat od przyjęcia chrześcijaństwa. Polska została zredukowana do zbioru małych i słabych księstewek na mocy testamentu Bolesława Krzywołustego, które stopniowo ulegały Niemcom. Chrobry wyznaczył kierunek polityki, nie drażnić lwa, spełniać życzenia Niemiec, byle utrzymać dynastyczne powiązania z niemieckim rodem cesarskim, to znaczy byle utrzymać w Polsce żonę Mieszka II Rycheze co zapewniało legitymizację władzy polskich królów w oczach zachodu. Takie postępowanie ostatecznie przyniosło rezultaty gorsze, niż gdyby od razu twardo sprzeciwić się niemieckim manipulacjom. Mylenie kłamstw sprawdą widać już na przykład w rocznikach długosza z XV wieku. Jan długosz był duchownym, i odpowiednio do tego przedstawiał różne wydarzenia, często odwrotnie niż wyglądały w rzeczywistości. To groteskowe. Z jednej strony święte wydarzenia, np. wprowadzenie chrześcijaństwa, przywiezienie z prus ciała świętego Wojciecha, a z drugiej zaraz po nich katastrofy naturalne, wcześniej raczej w Polsce nieznane, kometa, trzęsienie ziemi. Długoż w klęskach widzi zwycięstwo i łaskę Bożą, chyba celowo pisze w ten sposób, żeby pokazać czytelnikowi prawdę, której nie mógł powiedzieć wprost. Dodatkowym powodem upadku państwa był powracający motyw braku jedności, podejmowanie decyzji przez niewłaściwe osoby. Według nowych badań piastowie mogli wcale nie być Słowianami, przynajmniej częściowo być może byli obcym rodem, który podstępem przejął władzę. Z tego punktu widzenia nazwa piast nie pochodzi od żadnej piasty koła ani żadnych kołodziei, ale od funkcji, jaką ci ludzie początkowo pełnili, piastunów dzieci prawdziwych słowiańskich władców. Jeśli piastowie to obcy ród, który podstępem zdobył władzę w kraju słowian, lechitów, to Bolesława Wielkiego, chrobrego, w takiej sytuacji niestety można by traktować wręcz jak zdrajcę. Tak, utworzył potężne państwo i sięgnął po najwyższe godności, wykorzystał wielkość ludu, ale tak naprawdę skierował ją w złą stronę. W rzeczywistości poddał się zachodniemu katolicyzmowi, nawracając poddanych na jedynie słuszną wiarę, bardzo pomógł w zniszczeniu prawdziwej, dawnej słowiańskiej kultury. Myślał, że potrafi zapanować nad obcymi wpływami. Na podstawie źródeł trudno dziś powiedzieć z pewnością, ale być może zaślepione rządzą utrzymania władzy w stylu zachodnim, utopił wolność słowian we krwi, prześladując pogan w cudzysłowie, prawdopodobnie głównie bogomilców, którzy byli przeciwni każdej władzy ziemskiej, odmawiali bycia niewolnikami niemiecko-rzymskiego systemu.